Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie i z takiej nowej pozycji siedzącej, no bo czasem, proszę Państwa, wymaga sytuacja, choćby dlatego, żeby właśnie to tło, piękne kwiaty, żeby były bardziej widoczne, bo gdybym stanął, one by były troszeczkę niżej i ponoć by tego kamera nie uchwyciła. Dlatego właśnie ta pozycja siedząca wynika nie ze stanu zdrowia, nie ze stanu bólu nóg, ale ze stanu właśnie, że tak powiem jeszcze raz, tła, które chcę, żeby Państwo zobaczyli i żeby tymi kwiatami, jesiennymi kwiatami, nie tylko zresztą jesiennymi, ale kwiatami, które zdobią nas na zewnątrz, cieszyli się i żeby swoje oko troszeczkę popieścili. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy po wakacjach, więc witam bardzo serdecznie po wakacyjnie. Mam nadzieję, że wakacje były szczęśliwe, błogosławione, urlopy oczywiście w czasy, że wszyscy spędzili je bezpiecznie, pożytecznie, że zregenerowali swoje siły i duchowe, i intelektualne, i oczywiście wszystkie inne, które zostały nadwyrężone podczas pracy w ubiegłym roku szkolnym. Życzę też, żeby ten nowy rok, który rozpoczynamy, rok szkolny 2023-2024, był rokiem błogosławionym Matka Najświętsza Stolica Mądrości i Chrystus, dobry nauczyciel, żeby wszystkim błogosławili i żeby wszystkich prowadzili bezpiecznie, a wszyscy i nauczyciele, i uczniowie, żeby pięknie współpracowali ze sobą i żeby to, co jest do przekazania, nauczyciele, jeżeli chodzi, mają do przekazania, żeby to było przekazane w sposób taki dostępny, skuteczny i oczywiście bardzo też pożyteczny. Uczniom życzę, żeby byli grzecznymi i żeby chłonęli wiedzę i żeby też byli bardzo, bardzo dobrze uważni na każdej lekcji, bo to jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jest początek września, mam dzisiaj 10 dzień tegoż miesiąca, jest to 23 niedziela zwykła. I proszę zauważyć, że jest to niedziela bardzo ważna, ponieważ jest to niedziela, która jest kolejnym tygodniem wychowania. Jest to już 13 tydzień wychowania. Co to znaczy wychowanie? Oczywiście wiemy o tym, że to jest przygotowywanie do życia. Rodzice wychowują dzieci, w szkole nauczyciele wychowują, nie tylko kształcą, ale też wychowują. My wzajemnie też się wychowujemy, przekazujemy sobie pewne doświadczenia, nieraz zwracamy sobie wzajemnie uwagę w sposób oczywiście kulturalny, żeby nie urazić i w ten sposób siebie doskonalimy. Więc ten tydzień wychowania niech będzie okazją do tego, żeby zastanowić się, czy my wzajemnie wychowujemy się, czy wzajemnie dajemy dobry przykład. Bo proszę Państwa, wychowanie to nie tylko słowo. Ja wiem, że słowa są bardzo ważne, że one uczą, ale ważniejsze są przykłady, ważniejsze jest życie. W myśl tego starego przysłowia słowa uciekają, a przykłady pociągają. Wiecie doskonale, my wszyscy wiemy, patrzycie na księdza, patrzą ludzie na siebie wzajemnie, dorośli patrzą na dzieci, dzieci patrzą na dorosłych i my wzajemnie w ten sposób jakoś siebie postrzegamy i w ten sposób siebie, proszę Państwa, wychowujemy, czyli prowadzimy do tej takiej lepszej formy, jeżeli chodzi o nasze życie społeczne, życie narodowe, życie religijne. Kochani, też warto zauważyć, że właśnie dzisiejsza niedziela jest bardzo niedzielą uroczystą, jeżeli chodzi o wydarzenie w Kościele, a mianowicie dzisiaj w Markowej dokonuje się beatyfikacja rodziny Ulmów. My wiemy, bo już słyszeliśmy wiele na ten temat, że właśnie rodzina Ulmów, a więc pani Wiktoria i pan Józef Ulmowie, małżeństwo i ich 7 dzieci zostali zamordowani, a było to 24 lipca w roku 1944 przez Niemców za to, że wychowywali Żydów, czy ich ukrywali, żeby właśnie ci Żydzi, ta rodzina mogła przetrwać. Za to właśnie zostali skazani na śmierć. Matka, będąca w 9 miesiącu ciąży, w stanie błogosławionym, właśnie też została zamordowana i to dziecko także zostało zamordowane. Dzisiaj właśnie w Markowej o godzinie 10 diecezji przemyskiej dokonuje się taka uroczystość. Życzę Państwu, żebyśmy właśnie do tej rodziny umieli się zwracać jako błogosławione rodziny, żeby ta rodzina była dla nas wzorem takiej wspaniałej miłości małżeńskiej, rodzinnej, żeby właśnie rodzice patrzyli na tych rodziców i żeby cieszyli się, że mają taki dobry przykład.
przykład, a dzieci też, żeby podziwiały właśnie swoje koleżanki czy swoich kolegów sprzed dziesiątków lat, że właśnie tacy ludzie w okresie wojny potrafili być ludźmi odpowiedzialnymi, potrafili kochać, mimo to, że groziło bardzo ogromne i bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego też od dzisiaj już możemy modlić się w ten sposób. Błogosławiona rodzina Ulmów, módl się za nami. Oczywiście taki uroczystości w Markowej przewodniczy przedstawiciel papieża, arcybiskup, przepraszam, kardynał Marcello Semeraro. Niech właśnie ta uroczystość zapadnie głęboko w naszych sercach i niech wpisze się w nasze serca i w historię naszego polskiego kościoła, także kościoła w ogóle, i żeby właśnie ta rodzina była dzisiaj przykładem, wzorem dla wszystkich rodzin, które właśnie potrzebują takiego przykładu. Przecież wszyscy takiego przykładu potrzebujemy. Błogosławiono rodzinę Ulmów. Módl się za nami. Drodzy Państwo, gdy byliśmy w kościele, to usłyszeliśmy słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go w cztery oczy. Jeżeli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeżeli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się ich sprawa. Jeżeli tych nie usłucha, donieś kościołowi, a jeżeli nawet kościoła nie usłucha, niech będzie ci jako poganin i celnik. Kochani, no właśnie, Chrystus dzisiaj zwraca naszą uwagę na zwracanie uwagi, prawda? Że my często potrafimy pouczać, prawda? Źle robisz, rodzice pouczają dzieci, nauczyciele pouczają dzieci, dorośli wzajemnie pouczają się, sąsiedzi wygrażają sobie, jaka ta twoja córka, jaki ten twój syn, prawda, jaki ten twój mąż, jaka ta twoja żona, albo jaki ten ksiądz, prawda, więc my potrafimy i to robimy często w sposób taki bardzo doskonały, ale proszę Państwa, często złośliwy. Dlatego też dzisiaj Chrystus uczy nas, żebyśmy byli w tego rodzaju postawie zwracania uwagi dyplomatami kulturalnymi, żeby nie było tutaj tego czynione, żeby to nie było czynione w sposób złośliwy, żeby komuś dokopać albo żeby komuś potępić. Owszem, mamy wzajemnie się pouczać, mamy wzajemnie jakoś siebie, że tak powiem, doprowadzać do pewnego rodzaju porządku, ale bardzo kulturalnie. Najpierw cztery oczy, a nie cały świat już wie, wszyscy wiedzą, i sąsiedzi, i cała wioska, i cały blok, i cała klatka, a ten biedny albo ta biedna jeszcze nie wie. Zaczynajmy właśnie od tego, żeby poprosić brata czy poprosić siostrę i powiedzieć kulturalnie: słuchaj siostro, bracie, tak może i czynić nie trzeba. Dlatego też proszę Ciebie, modlę się za Ciebie, modlę się w Twojej intencji, żebyś był lepszym człowiekiem. Oczywiście proszę Ciebie też o modlitwę, bo ja też potrafię źle czynić i też czekam na to, żebyś coś powiedział pod moim adresem, żebyś mnie wytknął, ale jeszcze raz podkreślam, w sposób kulturalny, w sposób dyplomatyczny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie na ten nowy szkolny rok 2023-2024 i błogosławię. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego jeszcze raz najlepszego na te wszystkie miesiące roku szkolnego, który już rozpoczęliśmy kilka dni temu. Zostańcie z Bogiem.